W najbliższą środę, 3 maja, starosta tczewski i przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego zapraszają do wzięcia udziału w obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, która była pierwszym takim dokumentem w Europie. Zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych odbędzie się na placu Świętego Grzegorza o godzinie 12:15. Kwadrans później w kościele farnym rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny. O godzinie 13:30 nastąpi przemarsz uczestników spod farnym na skwer Konstytucji 3 maja pod przewodnictwem Harcerskiej Orkiestry Dętej. O 13:45 rozpoczną się uroczystości pod tablicą pamiątkową. Uczestnicy wydarzenia wspólnie odśpiewają hymn państwowy, wysłuchają przemówienia starosty tczewskiego, złożą wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową, wysłuchają koncertu chóru męskiego Echo oraz będą świadkami intronizacji króla Kurkowego. A dzień wcześniej zachęcamy tczewian do wywieszania biało-czerwonych flag w święto flagi Rzeczpospolitej Polskiej.